up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kickin' it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Hej, siemanko, witajcie. Pierwszy siew nawozu nowym nabytkiem. Sprawdzimy, jak to się sypie, na jak daleko. Na razie testuję na polu hektarowym wysiew i możemy zmierzyć, na jaką szerokość rozsiewa. Tu widzę, że za dużo nie rozsiewa. Najwyżej będę powtarzał dwa razy. Chcę zobaczyć, dokąd sieje. Sieję nawozy wieloskładnikowe. Zostało mi trochę z pszenicy, to już daję pod fasolę. Że widzę tutaj, jest nawóz, tu jest nawóz. Także dalej już nie rozsiewa. No tam jeszcze coś widzę. Przyjmijmy sobie, że dotąd mam miarkę, mogę zmierzyć. Obroty mam 60-1600 przy trzecim biegu. Tu już mamy trochę więcej. Czyli tam już tak ładnie nie dosiewa. Miareczka. Zmierzymy sobie jedną stronę. Żeby rozsiewał 15 metrów. Tu mamy 3 metry. Kolejne 3 metry, czyli 6 metrów. A trzeba nam, żeby rozsiewał jedną stronę na 7,5. Od tej grudy. 7,5 metra tutaj. A nawóz jest jeszcze dalej. Także rozwiewam wszystkie wątpliwości. Rauch, Komet rozsiewa na 15 metrów. Wieloskładnik. Ktoś tam właśnie mówił, że nie ma problemu z rozsiewem. To się potwierdza. Z saletrą, no nie wiem. Sprawdzimy. Dzisiaj dobre warunki, nie ma takiego wiatru. Tam patrzyłem, że tam jeszcze nawet coś dalej leci, ale chodzi, żeby ten był rozsiew równomierny, tak jak tutaj widać. Jeszcze sobie mogę krokami zmierzyć moich 8 kroków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Że dotąd rozsiewa. To pole ma 60 metrów szerokości, także 4 rozsiewacze, fajnie by było to rozsiać. Nawozu wsiałem około 200 kg, tyle będę siał wieloskładnika pod fasolę. Zobaczymy, czy tutaj sobie dobrze obrałem, bo tak na oko wjechałem. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. No i będzie tak metr do miedzy niedosiane. Koło, metr powinienem bliżej. Nie mierzyłem, 60 GPS-u nie ma. Ale jak mi coś zostanie, to poprawię. Pewnie zostanie, bo jakoś tak na oko moje to się mało rozsiewa. Ktoś tam pisał właśnie z was, że przy ustawieniu, bo sieje teraz tak między 5 a 10 tutaj według tej skali, bo ktoś pisał, że czy z tym panem, który mi sprzedał, rozmawiałem, że jak jest ustawione na 10, to jest 200 kilo, na 20 jak się ustawi, to jest jakieś 350, tylko nie wiem przy jakiej prędkości. Ja może trochę za szybko jadę, bo 1600 tym ciągnikiem to będzie ponad 7,5 km, bo w opryskiwaczu mi tak wychodzi, jak jadę 1600. 1400 to bym miał 7 na godzinę. Ale chodziło mi trochę o obroty większe, żeby dobrze rozsypywał. No ale to już o to, że na 15 metrów rozsypuje, to już mam zmierzone, że rozsypuje. Trzeba tylko dawkę ustawić na tych obrotach. Mogę nawet jechać te 1400, aby mi wysiał tutaj około tych 2 metrów, ale pierwszy raz to robię metodą prób i błędów. Nie robiłem tutaj próby tej kręconej, bo trzeba talerze demontować. Spróbuję na hektarze, przekonam się. Będę wiedział, jak dalej sypać.
Także cześć, czołem, trzymajcie się, jadę dalej. Ładuję w tej chwili nawozy fosforowo-potasowe pod buraki. Jutro będziemy siać. Dzisiaj już nie ma kiedy, posialiśmy na razie pod fasolę sól i superfosfat. Tutaj mam gotową mieszankę od Jary. Pierwszy raz będę siał te nawozy. Podobno mają być takie super. Zobaczymy, przetestujemy. Nie jest to jakaś żadna płatna promocja. Po prostu był u nas przedstawiciel. I sobie próbujemy, ten worek mam jeden tak więcej niż pod buraki, to sobie posieję na fasolę, będę miał porównanie sula superfosfat, a te gotowe. Tutaj nie muszę nic mieszać, tak jak było przy soli superfosfacie. Podnośnik już pewnie nie raz widzieliście. Super sprawa, sam zrobiłem, cały czas się przydaje. Oj, buja. To jest duży ciężar, 600 kg w worku. Dobra, na razie tyle.